Ta medytacja pochodzi z naszego nowego pakietu nagrań pod tytułem Oddech to moja supermoc. 7 medytacji dla dzieci. Wejdź na chodźnasłówko.com i sprawdź naszą pierwszą produkcję skierowaną specjalnie do dzieci. A teraz życzę Ci miłego odbioru. Cześć, z tej strony Grzesiek. Pokażę Ci, jak zacząć dzień z supermocą. Nawet jeśli ten dzień jeszcze nie zapowiada się super, to i tak może być niesamowitą przygodą. A co najlepsze, wystarczy do tego tylko kilka minut Twojego skupienia. Brzmi nieźle, co? Usiądź wygodnie lub połóż się, potem zamknij oczy i zaczynamy. Na początek zwróć uwagę na to, jak oddychasz. Spróbuj wdychać i wydychać powietrze nosem. Zobacz, nasze ciało oddycha równo i powoli, gdy sobie spokojnie odpoczywamy, ale zaczyna to robić szybko i nierówno, gdy męczymy się lub czymś denerwujemy. Teraz interesuje nas to wolniejsze oddychanie. Mam dla Ciebie wyzwanie. Spróbuj przez chwilę oddychać przez nos tak wolno, jak tylko potrafisz. Start. Bardzo dobrze. Teraz policz sobie w myślach, jak długo trwa wdech, a jak długo wydech. Założę się, że potrafisz oddychać jeszcze wolniej. Spróbuj. Świetnie Ci idzie. Jak się teraz czujesz? Czy Twój brzuch wydaje się teraz trochę bardziej miękki, a głowa jakby nieco lżejsza? A może pojawiły się jakieś inne uczucia? Jakie? To właśnie stan rozluźnienia, który możesz osiągnąć, kiedy tylko chcesz. Wystarczy, że skupisz się na swoim powolnym oddechu. Ten przyjemny stan sprawia, że czujemy się dobrze, a do tego nasza wyobraźnia działa jeszcze mocniej. Pomyśl teraz o tym, co ciekawego będziesz dziś robić. Spróbuj wyobrazić sobie te rzeczy bardzo dokładnie. Zobacz oczami wyobraźni, co Cię otacza. Czy są tam inni ludzie? Może słyszysz jakąś muzykę lub inne dźwięki? Wyobraź sobie to tak, jakby to była gra lub film, gdzie jesteś głównym bohaterem lub bohaterką.
A teraz zobacz, jakie uczucia się wtedy pojawiają. Czy potrafisz je dokładnie poczuć w środku swojego ciała? Zobacz, twoja wyobraźnia może cię przenieść do zupełnie innego świata. Jest tak potężna, że nawet twoje ciało myśli, że tam jest. Z tej mocy możesz skorzystać zawsze wtedy, gdy tego chcesz. A teraz powtórzymy kilka krótkich zdań, które pozwolą ci utrzymać pozytywne nastawienie przez cały ten dzień. Te zdania są jak taki parasol, który zabierasz ze sobą, gdy wychodzisz z domu. Czasem jest tak, że bierzemy ze sobą parasol, mimo że wcale jeszcze nie pada, ale bierzemy go na wszelki wypadek, by ochronił nas przed deszczem, gdy nagle zjawi się burza. Podobnie jest z pozytywnym nastawieniem. Zawsze warto mieć je ze sobą. Na wypadek, gdyby akurat tego dnia stało się coś nie do końca przyjemnego. A więc powtarzaj po mnie każde zdanie po cichu lub w myślach. To będzie świetny dzień. To będzie świetny dzień. Mam w sobie siłę, by ze wszystkim sobie poradzić. Mam w sobie siłę, by ze wszystkim sobie poradzić. Mam wiele talentów. Mam wiele talentów. Potrafię nauczyć się wszystkiego, czego chcę. Potrafię nauczyć się wszystkiego, czego chcę. Mam wielkie serce. Mam wielkie serce. Jestem sobą i to jest super. Jestem sobą i to jest super. Moje uczucia są ważne. Moje uczucia są ważne. Dbam o siebie i o innych. Dbam o siebie i o innych. Świetnie ci poszło. Jeśli w ciągu dnia przytrafi ci się coś trudnego, możesz sobie przypominać te zdania w myślach. Dobrze. A teraz, tak na koniec, skup się jeszcze na krótką chwilę na swoim oddechu. A teraz weź trzy tak bardzo powolne oddechy przez nos, jak tylko potrafisz. Dobrze, bardzo powoli i płynnie. A teraz policz, ile mniej więcej trwa każdy wdech i wydech.
Wow, to był naprawdę bardzo długi wydech. Możesz już otworzyć oczy, o ile w ogóle były zamknięte. To będzie super dzień. Do usłyszenia. Ta medytacja pochodzi z naszego nowego pakietu nagrań pod tytułem Oddech to moja supermoc. 7 medytacji dla dzieci. Wejdź na chodźnasłówko.com i sprawdź naszą pierwszą produkcję skierowaną specjalnie do dzieci.